najlepiej pokazać cykl życia za pomocą prostej aplikacji. Napiszemy sobie aplikację, która będzie logowała, w jakim stanie życia aktualnie się znajduje. Tworzymy nowy projekt, nazwijmy go sobie Android Life. Domyślna platforma zostaje ta sama. PNSIT. Nazwa naszej paczki i Android Life. Finish. Kończymy. Mamy nasz nowy projekt z naszą klasą Android Life Activity. Nasz główny widok. Tak jak mówiłem, czasami niestety tu występują mini problemy z tym R. Nie przejmować się, dopóki tutaj nie ma listy problemów. To są jakby dwa wyjścia. Jeden to możemy sobie dać Project Clean. Czyścimy cały projekt. Chwilę to trwa, ale teoretycznie jest to jakby przebudowanie całości i Eclipse sam sobie się odnajduje. Teraz tak. Wiemy, że nasz cykl życia składa się, pierwszą rzeczą jest onCreate, czyli mamy tutaj, wykorzystamy do tego klasę do logowania. Android ma klasę zwaną log. Jest to klasa, która umożliwia logowanie informacji. Zrobimy sobie log androidutil.i jak information i mamy możliwość logowania w przypadku na przykład ten, który my byśmy chcieli wykazać, czyli jakiś tam tag, który będziemy wykorzystywali w wyszukiwaniu i jakiś tam string. Tak? Stwórzmy sobie jakąś tam stan, tak? I do tego jakąś message, czyli w jakiej metodzie się znajdujemy, on create. Tak? Musimy jeszcze stworzyć sobie tutaj to pole. W Eclipse Control z jedynką pomaga automatycznie stworzyć pole. Dostajemy private static final string tag. No i oczywiście musimy sobie to jakoś nazwać. Nazwijmy sobie to na przykład Android Live Activity. Żeby później było nam łatwo to wyszukać w logcache, jest to narzędzie do przeglądania logów, które pokażę, jak za chwilę z niego korzystać. Teraz tak. Jak wspominałem, po metodzie onCreate następuje metoda onStart. Napisujemy sobie i dodajemy nasz mechanizm logowania, czyli log.i i wybieramy sobie to samo, czyli nasz tag i wpisujemy wiadomość onStart. Cyk. Następnie może wystąpić onResume. Ctrl-D usuwa nam zbędne komentarze, nie potrzebujemy tego. I prosta operacja skopiowania. Skopiujemy sobie teraz kolejnie znowu nasze logowanie, tylko wpiszemy tu onResume, nazwę metody, która będzie wywołana. Kolejną wstanę może być onPause. Wszystkie te metody postaram się jakoś zasymulować, żeby nasza aplikacja weszła w różny stan. Proszę sobie skopiować jedną tą linię. Kopiujemy tak i tylko zmieniamy onPause. W tle widzimy już, że działa nasz emulator. Nie wyłączamy go, po prostu działamy cały czas. To jest jak komputer. Włączyć i zostawić, niech sobie działa. Następnie może być na przykład stan onRestart. Ctrl-D usuwamy to, co niepotrzebne. Ctrl-V dodajemy naszą linię. I ostatnią cyklem może być onDestroy, czyli wyłączenie naszej aplikacji, zniszczenie. onDestroy. Tak, więc zbudowaliśmy całą aplikację. Kolejną rzeczą jest teraz, dobrze by było w jakiś sposób to przetestować. Więc przedstawię teraz, jak korzystać z naszych filtrów. Mamy logcata,
dodajemy sobie tu save filter, klikamy na zielony plus, nazywamy sobie filter name, nazwijmy sobie go Android Life. I teraz tak, chcemy, żeby logował wszystko po tagu. Jak widzimy, mamy taki tag Android Life Activity i pokazujemy mu, który level. U nas jest wszystko i od info, cyk, i zapisujemy sobie taki nasz filtr. I teraz tak, tu widzimy, jeżeli zacznie nam nasza aplikacja działać, spróbujemy teraz uruchomić. Na aplikacji Run as Android Application. W konsoli widzimy, co się dzieje, następuje instalacja. Zobaczymy, czy nasz, w jakim stanie się znajduje nasz emulator. Jest żywy, działa. No i dostajemy informację o tym, że nasza aplikacja aktualnie się instaluje. Działanie naszej aplikacji powinno być takie, że będą przechodziła przez różne stany. Teraz tak, w czasie, gdy nasza aplikacja się instaluje, pokażę jeszcze jedną ciekawą rzecz, DDMS. Jest to specjalne narzędzie, które umożliwia podłączenie się do naszego emulatora i zobaczenie, co tam faktycznie się w środku dzieje. To, co będziemy chcieli zrobić, to uruchomić nasz emulator, podłączyć się do niego i zadzwonić. Później można wysłać jakąś wiadomość SMS-ową, na przykład przez send. Bądź MCAP to jest rozłączenie, jeżeli nawiązujemy połączenie. Oczywiście jest to fikcyjne połączenie z naszym emulatorem. Tak, i według tego opisu powinna wystartować nasza aplikacja. Sprawdzamy. Na razie nie ma jeszcze naszej aplikacji. Czasami są jakieś opóźnienia, więc trzeba zobaczyć, co się dzieje. Sprawdzamy, czy jest nasza aplikacja. Tutaj jeszcze wygląda nam się jakaś stara aplikacja nieaktualna. Zwracamy do... I sprawdzamy, czy jest aplikacja pod tytułem Android Life. Jest. Teraz tak, postaramy się ustawić to tak, żeby można było zobaczyć. Jest mechanizm logcat, który loguje różnego rodzaju informacje. All messages. Możemy zobaczyć wszystkie informacje z naszego systemu. To, co nas najbardziej interesuje, to jest Android Life, czyli co się dzieje z naszą aplikacją. Klikamy sobie w nią. Niestety mamy tu jakiś mini problem z emulatorem. Czasami nie odpowiada. Próbujemy jeszcze raz. Niestety, jak widać, czasami po prostu trzeba, niestety przy już dużej ilości dogrywania aplikacji i tak dalej, redeployu, spróbować powtórzyć tę operację, więc wracamy, próbujemy jeszcze raz wybrać naszą aplikację. Mamy sobie tutaj zakładki widok Java, prawym Run as Android Application. No i widzimy, że następuje ponowne wgranie naszej aplikacji. Zobaczymy, czy teraz zakończy się to sukcesem. Przy okazji możemy sprawdzić, czy pojawiają nam się tutaj jakieś informacje. Jak na razie tu widzicie tagi, które lecą, bo to można patrzeć przez widok całości. I mamy Package Manager, Activity Manager, Backup Manager i po prostu tu po kolei lecą akcje, najnowsze są zawsze na dole. Sprawdzamy też konsolę, co się dzieje. Świadcza nam, że następuje instalacja Android Life APK. Trochę to trwało, ale uruchomił się nam nasz emulator z naszą aplikacją. Więc teraz tak, spróbujemy popatrzeć, co się dzieje w logach. Logcat, jak zauważyliście, nagle w Android Life pojawiły się trzy akcje. Czyli znaczy, że nasz tag został odnaleziony trzy razy. I teraz patrzymy na tekst. On create, on start, on resume. No i teraz tak, patrzymy, co tutaj się dzieje. Postaramy się na przykład ustawić to w taki sposób, żeby było widać edytor widok. Postaramy się teraz, zamykamy nasz system. Czyli jeżeli wychodzimy,
na guziku wstecz dostajemy on pause. Chwilę pauzy. I następuje wycofanie naszej aplikacji. Wyłączamy ją i wchodzi on destroy. Teraz wchodzimy jeszcze raz. Klikamy sobie na Android Live. Uruchamia nam się znowu. I pojawiają się kolejne on create, on start, on resume. I teraz tak, ostatnim elementem będzie po prostu taka nasza zabawa. Zobaczenie tak naprawdę, co się dzieje z naszym emulatorem. Teraz tak, wchodzimy sobie do DNDMS-a. Zdjęmy naszą aplikację. Staram się to tak ustawić, żeby było widać równocześnie i to, co się dzieje. O, może w taki sposób będzie najlepiej. Tak, żeby było widać i logowanie, i tutaj. Wybieramy sobie jakiś numer. To jest nasz. I wybieramy voice, czyli dzwonienie. I call. I patrzymy, co się będzie działo z naszą aplikacją. Sprawdzamy, czy na pewno jesteśmy dobrze podłączeni. Tak, wszystko działa. I próbujemy się dodzwonić. Coś w aktualnym momencie tutaj szwankuje. Spróbujemy wysłuchać. A, niestety tutaj są te trochę opóźnienia. Teraz jak widać pojawia się słuchawka. I następuje dzwonienie do naszego telefonu. I automatycznie pojawiają nam się tutaj on pause. Pauzujemy naszą aplikację. I w ten sposób możemy testować różnego rodzaju zachowania naszej aplikacji. Jak widzicie, trochę to trwało, ale teraz pojawia się incoming call, więc możemy symulować różnego rodzaju sytuacje, czyli przyjście SMS-a, zadzwonienie i sprawdzić, co się, jak nasza aplikacja wtedy będzie się zachowywała. Więc jak widać, emulator ma bardzo duże możliwości, w szczególności z połączeniem właśnie z Teams. Wyłączamy, nie odbieramy naszego telefonu. Możemy patrzeć właśnie, jest możliwość też, że my wyłączymy tutaj się automatycznie, czyli hang up, ale to już nastąpiło rozłączenie. Oczywiście można też wysłać SMS-a, żeby zobaczyć, jak nasza aplikacja zachowa się, gdy przyjdzie jakaś wiadomość. Więc jeżeli chcemy testować życie naszej aplikacji, można wykorzystać do tego właśnie Logcata i opisywać, co w danym, jeżeli nie wiemy, w którym momencie coś nam się wysypuje, to możemy sobie opisać to przez logi i potem przeglądać je przez całkiem przyjemne narzędzie tak zwanego Logcata. Bardzo ważną informacją o tym, jak wygląda cała nasza aplikacja, jaka jest struktura, jest zawarta w pliku androidmanifest.xml. Pozwala on na zdefiniowanie struktury i metadanych aplikacji, z jakich komponentów korzystamy, co jest wymagane u nas w aplikacji i zdefiniować politykę bezpieczeństwa. Czyli na przykład w jakiej paczce znajduje się cały nasz program, z jakich komponentów chcemy korzystać i teraz polityka bezpieczeństwa, czyli na przykład czy chcemy korzystać z Wi-Fi, czy z GPS-a i tak dalej. Tu na tym slajdzie widać taką strukturę i metadane aplikacji. Metadane to tak naprawdę opowiada nam o tym, jaka jest paczka, z jakiej paczki korzystamy. Polityka bezpieczeństwa mówi use permissions, czyli co ta nasza aplikacja może zrobić w naszym telefonie. Chodzi o to, żeby na przykład nasza aplikacja nie mogła wysłać sama SMS-ów czy dzwonić do kogokolwiek. Czasami warto jest też określić wymagania. Jak było pokazane parę slajdów wcześniej, system Android rozwija się już od ponad 3 lat. I pierwsza wersja tak już naprawdę ma coraz mniej wspólnego z ostatnią, z najnowszą. I jeżeli nasza aplikacja działa, powiedzmy od którejś tam wersji, warto uwzględnić to i napisać, że przykro nam, ale nasza aplikacja działa tylko z urządzeniami posiadającym platformę w wersji na przykład 2.3. Oprócz tego
w application możemy zdefiniować przeróżnego komponenty, z których chcemy korzystać, o których mówiliśmy, czyli broadcast receivera, jakieś serwisy. Wszystko to trzeba to dodać do pliku Android Manifest i stworzyć spójną strukturę. Warto wspomnieć o tym, że w strukturze katalogów istnieje taki katalog jak RES, gdzie znajdują się wszystkie zasoby. Czyli jeżeli mam jakieś obrazki, pliki inne XML-owe opisujące na przykład layout, należy je umieścić w odpowiednim podkatalogu. Główny skład folderu RES jest taki, że mamy layout, czyli służy to miejsce do wkładania zdefiniowanych przez nas layoutów, values, do trzymania jakichś tam wartości stringów, liczb, kolory do trzymania kolorów i zarządzanie zasobami odbywa się w bardzo prosty sposób. Automatycznie Eclipse tworzy nam taką klasę o nazwie R i wszystkie zasoby są dostępne przez tą klasę R. Jeżeli my sobie stworzymy w tym katalogu RES, mamy na przykład plik strings.xml i zdefiniujemy string name, na przykład hello, i dodamy tam mu wartość. Odwołanie w kodzie będzie polegało tylko na tym, że napiszemy klasa R, która jest klasą statyczną i niemodyfikowalną przez użytkowników, .string.hello i mamy już dostęp do wartości, czyli do wartości danego klucza. Zarządzanie kolorami odbywa się też w bardzo podobny sposób, że należy stworzyć klasę XML-ową colors.xml. Odwołujemy się w kodzie do tego w ten sam sposób r.color. na przykład blue. To co widać na poniższym obrazku. Teraz przechodząc do praktyki, zacznijmy sobie jak wygląda taki Android manifest w przykładowym projekcie. Weźmy sobie na przykład projekt Notify with Text. Klikamy sobie dwa razy na Android Manifest. Powiększamy sobie dwa razy klikając zakładkę. Co tu mamy do dyspozycji? Mamy nazwę package, version code, version name. Oprócz tego jest manifest extra. Mamy podzielone nasz główny manifest, Android Manifest XML na takie zakładki jak manifest całości. Potem mamy podzakładkę application. Application, możemy wpisać nazwę aplikacji, skąd pobierać, jaki temat z wyglądu powinna nasza aplikacja wyglądać, ikona, logo, description, wszystko tu można wypełnić. Oprócz tego istnieje zakładka Permissions, o której już wspominaliśmy, która mówi, jakiego rodzaju uprawnienia ma nasza aplikacja. Wszystko to można sobie tutaj ładnie wyklikać, wpisując odpowiednie nazwy. Przed ostatnią zakładką jest Instrumentations. Oprócz tego Android Manifest w ostatniej zakładce pozwala na manualną konfigurację całości. Może wpisujemy nawias i dostajemy kontrol spację i dostajemy różnego rodzaju możliwości. Use configuration, use feature, use permission, use SDK. No i zobaczymy. Kontraspacja pokazuje nam minimal SDK version, powiedzmy 12. Czyli mamy zdefiniowaną minimalną, to akurat by się nam kłóciło z tym. Pokazujemy 12. Zobaczymy jeszcze co. Maximum SDK version 15, bo powyżej tego poziomu już nie będziemy działali. Oprócz tego mamy aplikację. W aplikacji mamy opisane coś takiego jak Activity, które jest naszym głównym Activity. Intent Filter, Action, Android Intent Action Main. No i mamy kategorię Launcher, czyli pierwsza rzecz, która nam się uruchamia po kliknięciu naszą aplikację. Można tutaj dowolnie to edytować. Manifest jest dosyć dobrze, jeżeli chodzi o kodowanie, jest dosyć dobrze zrobiony i podpowiadanie składni jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Można praktycznie wszystkie wartości sobie posprawdzać i wpisywać i aktualizować go wraz z zmianami bądź dodaniem nowych wymagań naszego programu. W praktyce zarządzanie zasobami jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o kod, bierzemy sobie tylko
klasę na przykład R, odwołujemy się do któregoś z plików XML-owych, który został stworzony, na przykład main, jeżeli chodzi o widok, jeżeli chodzi o zasoby takie jak stringi, bierzemy sobie R string.notification po nazwie tego stringa. Jeżeli chodzi o kolory, żeby stworzyć na przykład ten, to wystarczy tylko stworzyć sobie XML values file, Ctrl-N, file na przykład colors resources i tu stąd możemy wybrać, co tak naprawdę chcemy tam trzymać. W naszym wypadku nie ma tutaj kolorów, więc klikamy res values, klikamy finish. I tak wygląda nasz plik resources. Jeżeli chcemy sobie teraz zdefiniować jakiś kolor, możemy sobie na przykład black i wpisać tutaj odpowiednią reprezentację RGB. Jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę jest w tym pliku R, możemy sobie zajrzeć przez otworzenie katalogu Gen, gdzie są rzeczy automatycznie generowane. Plik R jest automatycznie generowany i nie jest możliwość jego edycji ręcznej. Jest, jak na samej górze pisze, auto-generated file, do not modify. To jest po prostu automatycznie generowane przez Eclipse'a i tyle. Korzystanie z tego mamy tutaj przez odwołanie się do klasy statycznej R. Tu mamy różnego rodzaju dostępne rzeczy, stringi, kropka i wyświetla nam się kolejna rzecz, z której możemy skorzystać. Jak widzimy, jest short message, short notification i tak dalej. Więc obsługa zarządzania zasobami tutaj, jeżeli chodzi o Eclipse'a, jest bardzo prosta i odbyłem się przez klasę R.